49. sesję Rady Miejskiej w Zielnicach. Proszę o powstanie i odśpiewanie. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie. Pani Kowiterze, przywitam Państwa bardzo serdecznie na sesji Rady Miejskiej, która została zorganizowana na wniosek burmistrza Ziemnic. Wniosek na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy 13 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Proszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Zielnicach, której tematem będą zmiany dotyczące wartości przyjętych w WPF. I witam bardzo serdecznie panią burmistrz Alicję Birek, pana wiceburmistrza Tomasza Bafię, panią skarbnik Annę Słowik, panią radcę prawną Małgorzatę Grudzień. Grudzińską, przepraszam, bardzo serdecznie witam sołtysów gminy Zielnice oraz koleżanki i kolegów radnych. Na sali dziękuję bardzo. Znajduje się 14 radnych, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. I na sekretarza obrad wyznaczyłam radnego Józefa Kozłowskiego. Wszyscy Państwo radni otrzymali porządek obrad przygotowany przez panią burmistrz. Czy są uwagi co do tego porządku? I wszelkie zmiany, jakie Państwo wygłosili, muszą być ze zgodą pani burmistrz. Czy Państwo mają jakieś wnioski? Nie widzę. Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Panie sekretarzu, proszę o podniesienie głosów. 14 głosów za, nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Zielnice na 2017 rok. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Słowik o przybliżenie. Przed chwilą rozmawialiśmy, była to komisja budżetowa, więc jeżeli reszta rady chciałaby się zapoznać, to oczywiście wszyscy dostali projekt uchwały. Uchwała budżetowa dotycząca zmian w sprawie zmian w budżecie na 2017 dokonuje się zmian przesunięcia środków między wydatkami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnym Centrum Edukacji i Sportu oraz zwiększa się przychody w ramach tzw. wolnych środków o kwotę 611 040 zł, tym samym zwiększając rozchody również o tą samą kwotę. Wolne środki z naszego programu RDS z wykonania to jest kwota ponad 3 800 zł. Dzisiejszy plan, który był do budżetu, to było kwota 2,5 miliona. W związku z tym, że te wolne środki są, a zaszła potrzeba urealnienia tego kwoty było w roku 2018 i w roku 2019, propozycja pani burmistrz jest taka, żeby kredyt wciągnięty w roku 2009 w gospodarczym banku spółdzielczym, który kończyłby się w drugim kwartale roku 2019, został wpłacony w roku bieżącym, właśnie z tych wolnych środków, które są w naszym rachunku bankowym. Nie, może być przymiarem, czy PF od razu wyjaśnia, skąd te wszystkie środki, już było dwie uchwały. W naszej uchwale budżetowej i w wolnej pozycji finansowej mamy w pozycjach dochody, wydatki, przychody, rozchody. W rozchodach do tej pory mieliśmy tak zwane wyłączenia. Te wyłączenia dotyczą rozchodów, które
które były wyciągnięte na realizację inwestycji w ramach środków europejskich. Wyłączenia mamy stosować w dwóch przypadkach. Gdy umowa została pożyczki podpisana po 1 stycznia 2013 roku lub kiedy środki zostały zaciągnięte na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, ale nie dłużej mogą być wyłączone niż w okresie do 90 dni po zakończeniu tego zadania. W związku z tym nasze zadanie rozbudowy oczyszczalni ścieków zostało już zakończone w lutym tego roku, należało dokonać tego wyłączenia. W związku z trafieniem wyłączeń automatycznie rozchody poszły w górę o kwotę spłat rat pożyczek w poszczególnych latach, co głównym odzwierciedleniem miało na artykuł 243 w roku 18 i w roku 19. W związku z tym należało dokonać tutaj przeliczeń ekonomicznych. Artykuł 243 niestety jest takim artykułem, który składa się z dwóch pozycji, z strony prawej i lewej. Z prawej strony to są dochody bieżące plus sprzedaż majątku, minus wydatki bieżące jako wzrost dochodu z roku 15, 16 z wykonania i z planu roku 17. Po drugiej stronie mamy relację rozchodów, kosztów obsługi długu, czyli odsetek plus dochody. Żeby artykuł został spełniony i finansował się, to w moim przekonaniu tylko kwota rozchodów jest na dzień dzisiejszy do ruszenia. Wykonania niestety nie zmienimy, mogę tylko zmienić plan. Plan tylko też rozchodów. Więc stąd ta propozycja w uchwale budżetowej, żeby kwotę długu zmniejszyć w roku 18 i 19 z tego kredytu, który byłby jeszcze do tej pory spłacany, a zamiast tego ubezpieczyć to w tym roku z wolnych środków, które na rachunku bankowym de facto mamy. Nie wiem, czy może coś bardziej precyzyjnie, bo nie wiem, czy też nie. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Ja to uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik, pragnę dodać, że z wolnych środków to jest jedynie dwie możliwości pokrycia, czyli może być przeznaczone te wolne środki na inwestycje bądź spłatę zadłużenia. I w tym wypadku taka konieczność zaszła. Tym bardziej, że nie w lutym, to chyba w marcu, o ile dobrze pamiętam, dostaliśmy pismo od dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pana Aleksandra Skorupy, albo w lutym, nie pamiętam dokładnie, muszę to pismo przynieść. Że to zadanie zostało zweryfikowane, skoordynowane i również że zostało tak w miarę w dobry sposób zakończone, że nie musieliśmy zwracać środków finansowych. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę na pytanie. Jerzy Koprowski. Ja się cieszę, że już teraz wszyscy widzą wolne środki, że wiadomo, że wolne środki można było na inwestycje przeznaczać. Natomiast chciałbym zapytać Pani Skarbnik, jak ta nasza dzisiejsza uchwała będzie rzutowała inwestycyjnie na rok przyszły i lat następny? Ona będzie bardzo ważnym elementem. Jeżeli ten WPR zostanie uwzględnił tych wszystkich wyłączeń i zmian, które teraz są zaproponowane w związku z przeliczeniami wszystkich wskaźników, to na dzień dzisiejszy Regionalna Izba Obrachunkowa na pewno wyda negatywną opinię na temat proponowanej wyciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest jedno, ale mogą być też gorsze konsekwencje. Plan naprawczy terminu się liczy na lata kolejne. A wtedy nie wiem, czy to jest. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania co do tego projektu uchwały? Rozmawiamy o projekcie uchwały budżetowej. Wystąpiła Pani do RIO o opinię w sprawie zaciągnięcia pożyczek. Moje pytanie jest takie. Zaciągamy pożyczkę w kwocie 300 tysięcy, jak rozumiem, tak, tak jest, tak. Na
dofinansowanie wymiany piecu na rok 2017, zaciągamy pożyczkę 300 i równocześnie chcemy teraz spłacić ile? Bo to tak dla mnie jest nie, 611. Teraz spłacając te 611 tysięcy pożyczki, czyli tak uwalniamy swoje możliwości, swoje... Kwota długu zostaje zmniejszona w roku 18 i jak to, 19. W przyszłym roku będziemy mogli wziąć kredyt na dofinansowanie, czy będziemy mieli możliwość wziąć kredyt na dofinansowanie trzy inwestycji? Trzy które na rok 18 na dzień dzisiejszy zakładam. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to ja tylko może jedno. Bardzo proszę. Ja dobrze zrozumiałam. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik. Czy ja dobrze zrozumiałam, że to co dzisiaj jest nam proponowane zrobić musimy, bo inaczej nie grają wskaźniki i następne budżety są podstawem zapytane, tak? Tak. Na dzień dzisiejszy mówię, w regionalnej instytucji tutaj była uchwalona uchwała. Tam nie ma złożonych wyłączeń, więc automatycznie, jeżeli RIO do Pana w swoim programie, no po prostu tych wyłączeń wyrzuci je z budżetu, to automatycznie wskaźniki przestają grać. Więc konsultacje było tylko manewrowanie pomiędzy cyferkami. Mówię, nie mogą przyjść niczego, co jest wykonane. To, co nie jest wykonane, to są tylko, mówię, rozchody, odsetki bądź dochody. Dochody musiałaby naprawdę zwiększyć około 15 milionów, więc to jest naprawdę nierealne. Jeśli chodzi o rozchody, no mamy ten manewr jeszcze, że możemy faktycznie na dzień dzisiejszy spłacić wcześniej kilka lat kredytów z następnych, które by było wykonane z harmonogramami wystawionymi przez banki. Czyli wolne środki mimo do tej pory prognozowanej spłaty, która była dla nas bezpieczna, musimy wsadzić w oddłużeniu w latach następnych i zmniejszenie zadłużenia, a nie w inwestycje, które można było zrobić w tym roku, w następnym i jeszcze w następnym. Przykładem jest. No bardzo przykre, że tak jesteśmy na równi pochyłej, tak czujemy. Czy Pani Burmistrz będzie wreszcie łaskawa po trzech latach pytań może przedstawić nam swój projekt inwestycyjny na ostatni rok naszej kadencji? Co będziemy mogli zrobić? Co po nas zostanie w tej gminie? Bo nie zrobiliśmy żadnej inwestycji. Ta sytuacja, ja bardzo proszę o ciszę, i ta sytuacja, jaka jest teraz w budżecie, to jest przede wszystkim, trzeba powiedzieć głośno, z braku inwestycji. Tak, Pani Aniu? Czyli to mamy swoje przełożenia na wykonanie na potrzeby, jeżeli nie ma realizowanych dochodów. Oczywiście, w 15 nie było, w 16 nie było i kończymy 17 nie mamy. To jest nasza kadencja, to jest zasługa nas wszystkich. I średni okres do wskaźników liczony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Przewodniczący Komisji Budżetowej wiodącej dzisiaj na sesji. Szanowni Państwo Radni, przed chwilą odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i proszę Państwa o ciszę. I w końcu udało nam się doprosić, aby Wydział Budownictwa przedstawił nam dokumentacje, które zostały wykonane z zadania inwestycyjne od roku 1900 do roku 2015. Pełniący obowiązki naczelnika, pan Radomir, przyniósł, ale to już pod koniec komisji, całe zestawienie. Wszyscy Państwo dostaniecie to na maila. To wykonanie projektu będzie też w biurze rady i część ma być zakończona, około 6 projektów jeszcze do 16 grudnia. Wszystkie te projekty, które zostały wykonane, wydano na nie dosyć duże pieniądze. Poprosiliśmy też, aby Naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił nam, kiedy te projekty zostały wykonane, kiedy się kończą terminy ważności. Także projektów mamy, z tego co widziałem, dosyć dużo wykonanych. O niektórych nawet radni nie wiedzą w ogóle, nie słyszeli, że takie będą robione. Natomiast, czy za tym pójdą inwestycje w przyszłym roku? Tego dzisiaj nie wiemy, bo nie mamy jeszcze projektu budżetu,
Ten projekt otrzymamy dopiero 15 stycznia. 15 listopada. Dobrze, pana ja tylko sprostuję, że nie projektów wykonanych, tylko dokumentacji na projekt. Dokumentacji, tylko projektowych. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały budżetowej i WIPF-u? Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych? W takim razie myślałam, że to jest opinia. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o wydanie opinii Komisji w sprawie uchwały budżetowej. Opinia Komisji jest pozytywna. Z jakich względów to wiemy? Nie tylko ułożył projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie oraz zmian w UBS, opinia też jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ziębice na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki. Panie przewodniczący, 14. 14 głosów za, nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o wydanie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ziębice na lata 2017-2027. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ziemnice na lata 2017-2027? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Proszę o policzenie głosów. 14 głosów za. Nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam posiedzenie. Nie ma proszę pana. Zamykam posiedzenie 49 sesji Rady Miejskiej w Ziemice. Aha, jeszcze bardzo przepraszam, jeszcze jedna pozytywna rzecz. Jedna chciałam Państwu powiedzieć, że nasz sołtys Grzegorz Ciszewski jest laureatem trzeciego miejsca w plebiscycie Sołtys i Sołectwo roku 2017 w powiecie Ząbkowickim. I Sołectwo roku 2017 to Kalinowice Górne. Pierwsze miejsce w powiecie Ząbkowickim w plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Brawo Pani Sołtys!